Halo, halo, Kamil Cebulski, witam. Zaczynamy kontestację. 7 listopada 2012 roku, a ze mną jest, jak co tydzień o tej porze, Janek. Janek, no właśnie, to chciałem powiedzieć. Cześć. Słuchajcie, więc tak, dość śmieszny jest ten jingle. Bardzo dziękuję autorowi. Tylko jeszcze trzeba podkład i na zakończenie, nie? Już będzie nowa ta oprawa, taka co ci się spodoba, bardziej niż ta stara. No bardziej mi się podoba, tak. To znaczy nie, to nie przez próżność, no po prostu jest jakieś czytelne, a tamto to takie, wiesz, takie jak tamta audycja ostatnia, taki głos był, wiesz, gdzieś... A poza tym ci powiem, że ten heavy metal, który puściłeś przed jinglem, uciekaj w góry, to, ratuj życie. To on jest cieńszy od tego heavy metalu Oberschlesen, taki zespół z Katowic czy skądś tam, z jakiejś ze Śląska. I oni więcej czadu dają niż ci. Nie lubię takiego heavy metalu. Ja lubię heavy metal taki, gdzie wiesz, że tam jest takie temperowanie rytmem, a nie taki bełkot muzyczny. No ale... Proszę bardzo, od czasu do czasu możemy posłuchać. Ja to chciałem nawiązać odnośnie tego Obamy, co wygrał właśnie Run to the Hill, tak? Czyli uciekaj w góry i ratuj życie, tak? No wiesz, no już dalej się nie da uciec, nie? No bo gdzie jeszcze? No mógłbym, połowa drogi to gdzie jest? Zdaje się, że gdzieś w Pekinie, tam gdzieś jest połowa drogi. Czy z Polski do Pekinu jest mniej więcej tyle samo, co z Chicago do Pekinu. Czy tam z połowy, ze środka Ameryki do Chin, no to tam bym mógł uciec jeszcze, ale po co? Nie, ja ci powiem, to problem nie polega na tym, że czy Obama wygrał, czy jakiś inny kandydat, tylko problem polega na tym, wiesz, to kto go wybrał. Wiesz, że to nie jest tak, że jakby to miał być dyktator, no powiedzmy i tam w Ameryce byłby gorszy dyktator niż na przykład w Czechosłowacji, wiesz, no to tu można byłoby się upierać, jak to się stało, że w Czechosłowacji miałem takich dobrych dyktatorów, a w Ameryce niedobrych. Natomiast to jest, tego człowieka wybrali zwykli ludzie. To znaczy, wiesz, każdy przywódca jest wypadkową narodu, który go wybrał. No tak jest. W związku z tym, jeżeli ja cały czas słyszałem, i to nawet od Romneya chyba, albo od Ryana, że 53% Amerykanów to są ludzie jeszcze żyjący zgodnie z zasadami ojców założycieli, wiesz, honor, etos pracy, wysiłek, odpowiedzialność, wolność i odpowiedzialność. Tymczasem się okazuje, że to niestety nawet połowy nie ma i wybrano prezydenta, który jest prezydentem ludzi, wiesz, takich trochę nierobów, nieudaczników, albo ludzi, którzy się nawet na takich nieudaczników stylizują. Wiesz, to co mnie uderzyło, to słuchałem właśnie Al Jazeera, było dużo komentarzy, nagrań z ulicy i wiesz, i właściwie większość ludzi, którzy entuzjastycznie popierali Obamę, to równocześnie pokazywali w swoich tych wypowiedziach, jak nie mają wiary w samych siebie. Że oni potrzebują mieć, wiesz, jakiegoś opiekuna, jakieś państwo, jakieś świadczenie, jakieś zasiłki, jakieś renty i tak dalej. To jest po prostu charakterystyczne, bo trudno powiedzieć, że to wszyscy ludzie zostali tak wytrenowani, każdy sobie tak, każdy woli żyć na zasiłku, herbatkę przepijam, na zasiłku, niż pracować, bo tak nie jest. No a jednak Obama to jest facet, który wzmacnia tego typu postawy. Trzykrotnie więcej rencistów, prawda, jest w Ameryce teraz niż było 4 lata temu. Co drugi Amerykanin korzysta z jakiejś formy zapomogi. To się mówi, że jest oczywiście, że jest kryzys. No dobrze, ale były kryzysy i był też kryzys za Reagana, początek lat 80. To gdzie tam, ja nawet mi przez myśl nie przyszło, ja już tam byłem, jakbym
rozmawiałem z ludźmi, no nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że, jakieś, że o jakichś zapomogach, zasiłkach, znaczki tam, znaczki na żywność, no to brali tylko kolorowi, bardzo kolorowi, albo można powiedzieć jednokolorowi, którzy tradycyjnie brali takie znaczki. A tu nagle rozumiesz, facet robi z tego swój program polityczny. W sytuacji kryzysowej, jeżeli mówimy, że jest kryzys i on pomaga ludziom, okej, to ja to mogę zrozumieć, ale dlaczego równocześnie wali ich w łeb i to wali ich takim, wiesz, kilofem? 14% to jest pod koszty opieki tak zwanej bezpłatnej, czy państwowej opieki zdrowotnej, to jest 14% dochodu narodowego. No to sporo całkiem. No to jest, równocześnie on rzekomo dba o ludzi, prawda? A w tym samym czasie im zabiera. Więc to jest coś nie w porządku. Z drugiej strony, z trzeciej strony, jakby można powiedzieć, słyszymy doniesienia, że jak iPad, Apple wypuścił jakiegoś iPada 5 czy 55, to ludzie stali w kolejkach dzień i noc, żeby kupić i w 3 dni 3 miliony sprzedano. No to co to za kryzys? To kosztuje też 600 ileś złotych, dolarów, przepraszam, 2000 zł, no pewnie, że to nie jest tak, ale to jest tak 600-700 zł w Polsce, no 1000 zł w Polsce. Więc ci ludzie, kto tam jest, tak, tam jest bezrobocie, tam naprawdę jest trudna sytuacja. I ci ludzie stoją w kolejce, a jeszcze ci powiem więcej, czytałem statystykę, że 40% tych, kto sobie kupiło ten najnowszy model, to już miało jakiś poprzedni model. Moja wnuczka, jak się ją zapytałem, co chce na gwiazdkę, ona mówi iPada 5, tak. Ja mówię, ty przecież masz takiego laptopa, którego dostała 2 lata temu. To laptop, to już mówi dziadek, to już jest przestarzały. To się w ogóle nie liczy laptop. Wszystko wiesz. I ci ludzie dalej są tak nastawieni i on jeszcze te sytuacje wzmacnia. No, to wiesz, to tak samo jak... No, bo ja rozumiem, że no, najważniejsze z tych wyborów, czy ze statystyk, czy jak to się tam nazywa, z badań opinii publicznej wynikało, że najważniejszym problemem, że 80%, tak powiem, wypowiedzi, czy 80% ankietowanych podawało, że najważniejszym problemem jest gospodarka. I w związku z tym 50 parę procent Amerykanów, czyli mniej niż się przyznało do tej gospodarki, wybiera faceta, który z gospodarką sobie nie radzi. Bo przecież to co robi Obama z gospodarką, to jest wręcz, można powiedzieć, socjalizm już. Jakie nadużycia, ile zmarnowanych pieniędzy na te stymulusy, ile zakładów dostało po pół miliarda, po miliard dolarów i zbankrutowali zaraz. Ta pomoc w ogóle nie była warta tego, znaczy efekty tej pomocy nie były tego warte. Poza tym, że dzisiaj, że się opłaciły prezydentowi, bo ja nie pamiętam, tylko słyszałem, wywiad z jakimś brygadzistą z General Motors czarnoskórym, który mówił, że będzie głosował na Obamę, głównie dlatego, nie dlatego, że jest tego samego koloru co on, tylko dlatego, uratował General Motors z tymi olbrzymimi miliardowymi dotacjami, czy właściwie no, pożyczkami, czyli właściwie dotacjami. No tak, to i tak na do niespłacenia, tak? Więc wiesz, i wygrywa facet, który reprezentuje filozofię przeciwną. No tak samo, jak i u nas zresztą jest przecież. Bo u nas, ja tak się zastanawiałem, patrzyłem nawet do gazet sprzed 4 czy 5 lat, tuż przed wyborami, przecież więcej, 6 lat, patrzyłem do gazet i okazuje się, że 5 lat, tak? Okazuje się, że właściwie wszyscy mówili, że Tusk jest liberałem i dlatego go wybrano. Tak. Tymczasem tak, ani nie jest liberałem, ani nikt tego nie sprawdzał wtedy. Nie widzę żadnych, poza tym, poza kilkoma wypowiedziami wcześniejszymi, jeszcze powołują się na jego wypowiedzi z 1990 któregoś tam roku, to, że jak krytykuje SLD, a potem jak krytykował PiS, że on jest liberałem, ale on właściwie żadnym liberałem nie był. No, dlaczego został wybrany? No dlatego, że taki jest fajny gość jak tutaj. No, nie pali co prawda tam chyba, a może wypije, ale tu w piłeczkę se zagra, orliki wybuduje. No tam coś te, ale Mistrzostwa Europy nam załatwił.
i fantastyczne mistrzostwa były, gdzie wiesz, właściwie można byłoby sobie spokojnie je darować i gdyby te 2 miliardy, czy ileś tam 4 miliardy euro jakby odzysk z powrotem do kasy weszły, byłoby dużo przyjemniej, prawda? Bo co tam z tych mistrzostw? I za takie rzeczy się wybiera, no za takie zasługi wybiera się przywódcę narodu, to znaczy, że ci, którzy go wybrali, nie są lepsi. No to jak, to skąd ma być lepszy przywódca, jeżeli wyborcy, a przecież przywódca pochodzi też z tego samego plemienia, co wyborcy, są tak niskiej, no niskiej jakości. No. Czyli co, nie jechać do USA? No wiesz, dzisiaj rozmawiałem z 5 kolegami, takimi wszyscy biznesmeni. Pierwszy napisał Ted Witkowicz, tak zaczął, ja myślałem, że jakiś wypadek miał. Mówi, że jest zdruzgotany, że opisywał swój stan po wyborach. Bo taki Maciek, który jest zamożny człowiek, ma kancelarię adwokat. Potem Bogdan, który jest przedsiębiorcą, dużą firmę transportową. Potem taki kolega, który ma fabrykę, coś tam, jakieś obrabiarki udoskonalone. I piąty, który produkuje maszyny hutnicze, takie po 200 ton jedna waży, czy tam 150 ton. Wiesz, no to są wszystko ludzie utrzymują, no ja nie wiem, oni w piątkę pewnie 1000 osób, co najmniej 1000 miejsc pracy tworzą. I każdy z nich czuje się jako poszkodowany w wyniku tych wyborów. Mało tego, w Ameryce w tej chwili już się w ogóle wszyscy boją mówić cokolwiek o jakichś rozwiązaniach wolnorynkowych. Nie używa się free market już prawie. Nie używa się liberalizacja w sensie takim naszym, czyli właśnie w sensie kapitalistycznym, liberalizacja gospodarki. Ludzie się boją o tym mówić. Ekonomiści się, właściwie żaden z ekonomistów, których słuchałem wczoraj w czasie tego wieczoru wyborczego, żaden z ekonomistów, a 5 czy 6 przemawiało, ani słowem się nie zająknął o wolnym rynku, ani słowem się nie zająknął o tradycjach amerykańskich, że jednak państwo małe, prawda, własność prywatna, wprost przeciwnie, wszyscy w tym samym kierunku, tak jakby się bali, wstydzili. Bogaci ludzie się wstydzą mówić o tym, że o bogactwie, wstydzą się bogactwa. No naród nie lubi bogatych. No co prawda, ja jedno, co mogę zrozumieć, to jest to, no, że Romney jest ofiarą Busha. Romney dostał, w tej chwili te wybory stracił, głównie przez to, że było bardzo negatywne nastawienie do Republikanów, wywołane jeszcze 8 latami rządów Busha. Busha, który był koszmarnym prezydentem. Mamy tutaj... Oje. No co, Jacku? Słuchamy cię. No ja tutaj witam was serdecznie w ogóle. No hej. No. I będzie mówił o wyborach na Ukrainie zaraz. Bo ty spędziłeś trochę życia w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj słuchałem radia i się dowiedziałem od jednego polskiego korespondenta w Stanach Zjednoczonych, że podobno w przypadku Obamy zadziałała taka prosta identyfikacja, że na chwilę obecną Stany Zjednoczone już nie są krajem białego człowieka, tylko jest to no, w większej mierze kraj, w którym jest większa ilość ludzi o innym kolorze skóry niż biały. Czy ty byś się z czymś takim zgodził? A co ja się mam zgadzać czy nie zgadzać? No to jakieś tam statystyki są i zdaje się rzeczywiście, że już, że białych jest mniejszość. Natomiast problem jest taki, że kolor skóry to wcale o niczym nie świadczy, bo tak się prawdzie spojrzeć w oczy, to na tych wszystkich zasiłkach na welfare to jest więcej białej, tego white trash niż murzynów. To murzyni to są w pewnym sensie takim chłopcem do bicia, czy tak. No ofiarą, znaczy może nie, są ofiarą, tak, ofiarą przekonania, że to dla murzynów się ten cały welfare stworzyło. Tymczasem to biali z niego głównie korzystają. A jak się tak jeszcze bardziej przyjrzeć, to się okazuje, że to wcale nie biedni ludzie z niego korzystają najbardziej, tylko bogaci ludzie z niego korzystają.
korzystają z niego banki, korzystają z niego wielkie przedsiębiorstwa, te takie too big to fail, te wielkie, które nie mogą upaść, bo rzekomo nie mogą upaść, dlatego że byłoby wtedy duże bezrobocie. A bezrobocie i tak jest duże, bo ratowanie tych firm kosztuje znacznie więcej miejsc pracy niż ilość miejsc, które się ratuje. Także to jest jedna sprawa. A po drugie, jest klasa, wiesz, nastawienie konserwatywne, nawet powiedziałbym prokapitalistyczne wśród ludności murzyńskiej rośnie. Nastroje, przecież nie wiem, czy w dalszym ciągu jest, ale do niedawna szefem większości republikańskiej w kongresie był Murzyn. Ład się chyba nazywał, o ile pamiętam. Więc wcale to, oczywiście latynosi są outsiderami, jeśli chodzi o to. Oni nic nie rozumieją, bo oni są przyzwyczajeni do socjalizmu od dziecka i właściwie nie wychodzi im, ale w dalszym ciągu, no zobaczcie co w Argentynie, prawda? Peroniści zniszczyli Argentynę, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym mówią, a co wybory, to peronista wygrywa. No i tak jest. I w Meksyku to samo. A to nie peroniści. No ale jak to, ale zaraz, jak to jest, bo w Polsce bardzo często się mówi, że na przykład tutaj na naszym gruncie by było potrzebne takie coś jak w Stanach Zjednoczonych, żeby ludzie głosowali, jak to się mówi, swoim portfelem, tak? A przecież w Stanach Zjednoczonych, jak Obama poszedł do władzy, no to pierwszym takim aspektem bardzo mocno podkreślanym to był jego kolor skóry, czyli jak to jest, ci Amerykanie rzeczywiście głosują tym portfelem, czy nie? Bo ja już teraz sam nie wiem. I z tym pytaniem cię zostawiam, Janku. Okej, trzymaj się, pa. No, bardzo ładne pytanie postawiłeś. Dzisiaj tu się może podziękować. Słuchajcie, więc Obama przecież nie... Obama wygrał dlatego, że niósł przesłanie, change. Że change, czyli no change to chodziło o to, ale to chodziło o to, że drobne, wiesz, że drobne. No właśnie, też to miałem mówić. Tak, to o to chodziło. Ale głównie chodziło o to, że on że obiecywał, że wojnę skończy. Obiecywał, zetnie te ograniczenia wywołane z 11 września 2001 roku. No, niósł jakiś taki świeży powiew. Nawet ja nawet patrzyłem na to z pewną sympatią. Tym bardziej, że ten John McCain, no to nieporozumienie. To jest w ogóle, ten facet, to jest, on był gorszy od Obamy. No, jak ja bym miał głosować, ja bym za Obamą głosował w pierwszych wyborach. Ale ten już jakąś alternatywę stwarzał. Chociaż ja wam powiem szczerze, ja już właśnie po tych pierwszych wyborach Busha, kiedy za własne pieniądze poleciałem na Florydę jako ochotnik do liczenia tych dziurek tam, prawda? Naprawdę? Oczywiście, pojechałem. I modliłem się, żeby Bush wygrał. I pamiętam, że jak się położyłem spać, bo to było tak, że jak się kładłem spać, bo już nie mogłem wytrzymać, bo byłem tak zmęczony, działałem tam w komitecie wyborczym, przyszedłem do domu, chyba nie wiem, była gdzieś godzina trzecia czy czwarta, to było wiadomo, że nad ranem, że Gore wygrał. Byłem załamany i zbudziłem się i myślę sobie, jakiś cud, Bush wygrał. Bo pamiętacie, jaka była sytuacja wtedy. Ogłosili najpierw Al Gore'a, a potem Bush wygrał. To ja sobie myślałem, że z tej strony wolał tego Al Gore'a. Wolałbym tego Al Gore'a, bo trudno byłoby zrobić gorszy bajzel niż Bush. Dwie wojny. Kompletne bezmyślne ekonomia. Robił tylko, chciał wszystkich zadowolić. Obama przynajmniej jednych tylko chce zadowolić. Znaczy chce zubożyć ludność, a następnie ich zadowolić, rozdając im to połowę tego, co ich zubożył, prawda? Bo to jest taka metoda komunistyczno-socjalistyczna, lewicowo-etatystyczna, interwencjonistyczna, tych wszystkich nowych ustrojów, obecnych ustrojów. No ale wiesz, i teraz, czy ten Romney by z tym podołał? No wydaje mi się, że tak, jeżeli facet nie boi się, on się nie bał i powiedział, słuchajcie, nikt za was tego nie zrobi, żaden rząd ani żadne podatki. Musicie wziąć życie, czy tam rzeczywistość w swoje ręce i wygrać Amerykę. Wyciągnąć ją z kleszczy kryzysu. Krytykował Fed.
nad którym się lewica no wiesz, on po prostu roztapia się, no już oni tak kochają tego Bernankiego, jaki on niezwykle oryginalne robi, jak ktoś jeszcze dzisiaj powiedział, jakiś minister, no Olechowski dzisiaj powiedział, że jakie nieortodoksyjne pociągnięcia ma ten Bernanke, no tak, produkuje pieniądze z papieru, no rzeczywiście nieortodoksyjne. Niedługo zacznie z plastiku, nie? No bo mógłby na przykład ze złota albo ze srebra, Jezus Maria, nie daj Boże, prawda? A tu nieortodoksyjnie z papieru robi pieniądze, a teraz nawet już nawet z papieru nawet szkoda. Mnie przeraża to, z jednej strony, że wybór prezydenta, prezydent jest odbiciem Ameryki, a świat będzie odbiciem, a w świat pójdzie ta wiadomość, co się w Ameryce wydarzyło i powiedzą, no chwileczkę, oni też mają służbę zdrowia, a ile tam ludzie czekają w kolejkach? A no tylko 11 godzin, a widzicie, bo dopiero się zaczęło u nich, a u nas już 40 godzin się stoi w kolejce, bo u nas już służba zdrowia jest zaawansowana. Tak będą mówić. I będą się pocieszać tymi wszystkimi. Przecież poznałem echo. To co, wyłączymy czy co? No to się rozłączy, zaraz zadzwonię do ciebie. Tak jest. No to wracamy za chwilę. I już jesteśmy. Ja do ciebie dzwonię, a ty nie odbierasz, ale do mnie nie dzwonisz, to ja nie rozumiem tego. No bo ja nie mogę do ciebie zadzwonić, jak ty do mnie dzwonisz, a jak ja... już nie dzwoniłem, czekałem. Dobra, a jak ja cię odbiorę, to potem są problemy ze słuchaczami, jak próbują się do nas dodzwonić. I teraz ktoś się próbuje? No akurat teraz nie, ale może jak pozna numer, no to się dodzwoni. Tak, że teraz świat będzie, teraz będą, jak wcześniej to się mówiło, a w Ameryce to jest tak, a teraz nawet już nie mamy, no co będziemy mówić? Co, że w Singapurze to będą, a to jest maleństwo, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nowa Zelandia, a to gdzieś tam na końcu świata. No i właściwie, i skończy się jedyny jeszcze w miarę pozytywny przykład, gdzie zawsze można się było do Ameryki odwołać. Jak się trafił mąż stanu, to on się może zastanowić, że się może ten Reagan, kurde, i tam zaczął czytać coś i dochodził do pozytywnego wniosku. Słuchamy. Mariska z tej strony, witam. Cześć. Cześć, Mariska. Janko, ja chciałam najpierw ustosunkować się do tego, co powiedziałeś właśnie chwileczkę temu, że Romney krytykował Bernanke. To z tego, co wiemy, nieprawda, bo może ci się pomylił z Ronem Paulem. Bo z tego, co ja słyszałam, jest pełno nawet na YouTubie wypowiedzi Romneya, w których on mówi wprost, że nie ma nic do zarzucenia Bernanke i wcale nie trzeba audytować Fed, więc tutaj chyba troszeczkę się pomyliłeś. Troszeczkę może się pomyliłem rzeczywiście, dlatego, że nie powiedziałem, o co mi chodzi. Romney był przeciwko audytowi. Ron Paul to chce w ogóle abolicji Fedu i to jest rozwiązanie, jedyne rozwiązanie słuszne, ale wszyscy się tego boją. No jeszcze się boją, jeszcze obowiązuje paradygmat Keynesa. No jak długo, no nie wiadomo. Jak od momentu, kiedy Kopernik napisał o obrocie ciał niebieskich, do momentu, kiedy obalono, jak on się nazywał, Ten drugi po prostu. No. Nie no, ale no, amnezja. Przypomnę sobie zaraz. W każdym razie, do momentu, kiedy teoria Kopernika została uznana za paradygmat, czyli że rzeczywiście Ziemia się kręci dookoła Słońca, a nie Słońce dookoła Ziemi, to minęło 160 lat. Więc tak, od Keynes to jest dopiero ile? 80 lat. 80, 90 lat. Nie, 80. W związku z tym jeszcze prawdopodobnie 80 lat trzeba będzie czekać i te wszystkie bzdury Ptolomeusz. I te wszystkie bzdury trzeba będzie powtarzać. Ja mam nawet, dzisiaj czytałem, czy wczoraj w nocy, wypowiedzi Romneya, w których
krytykował politykę Fedu, stymulowania łatwego pieniądza. To jeśli chodzi o to. Natomiast, że nie szedł tak daleko jak Ron Paul i nie chciał likwidacji, no byłoby to dość trudne, byłoby to dość można powiedzieć, nawet niebezpieczne, bo do takiego kroku trzeba się przyznać. Ale zgadzam się tutaj z Maryśką, co powiedziała, że to Ron Paul był tutaj ortodoksem, jeśli chodzi o likwidację Fedu, ale to jest na razie, Ron Paul jest po prostu Ron Paul już nie ma, już nie ma. On już skończył swoją karierę. Ale gdyby Ron Paul miał 70 lat, a nie 77, to wtedy ja bym podał prezydenta. On po prostu sam sobie zdawał sprawę z tego, że jest za stary. No za stary, no. Ale on w ogóle zawalił sprawę, ponieważ ja uważam, że powinien startować jako niezależny albo od partii libertariańskiej, a on uparcie przez te wszystkie lata startował z republikańskiej partii i to wiadomo było, że nie ma szans. No ale to nie wiadomo, tego, że partia libertariańska to nie jest taka, jak nam się wydaje. Partia libertariańska to tam w miejscowości, w której mieszkałem, był oddział partii libertariańskiej, ja poszedłem się tam do nich spisać, a oni mnie pytali się, w którym programie ja chcę uczestniczyć. Czy w programie uzbrojenia policji, czy w programie ogrodniczym. Chodziło o to, że coś tam, ci libertarianie byli w sporze z gminą, chodzi o to, czy wolno chodzić tam po trawie jakieś tam, czy nie wolno. No. Więc taki był program libertariański. Ja mówię, Rothbard tutaj, Lysander Spooner. Nie, to oni takich rzeczy nie. To mówi jakiś inny libertarianizm, tak im mówi. Więc Ron Paul tutaj się nie utożsamia. Poza tym Ron Paul chciał iść no, siłą, no. Może się nie powinien, ale ja nie powinien się poddawać, chciałam. Może powinien właśnie iść do końca. No, to proszę. Chciałam powiedzieć, że no ja już pomijam to wszystko, że Romney i Obama tak naprawdę niczym się prawie nie różnią, ale to już osobna sprawa. Ale chciałam powiedzieć, że nie sądzę, no przepraszam że... bardzo, no. Proszę takich rzeczy, czy nie wolno. No ale porównaj jak sobie, to niczym się nie różnią. Proszę mi powiedzieć, jak się dorobił pozycji swojej Obama, a jak się dorobił Romney. W jaki sposób? Romney cały czas pracuje, ma własną firmę, od samego początku, od końca, od studiów, jest jeszcze nawet od szkoły średniej, jest przedsiębiorcą, jest adlem, po prostu zwykłym obibokiem, takim jak Clinton, to jest ta partia demokratyczna, którzy właśnie stoją w tym kolejkach pod iPady, a oni już muszą stać, bo im przyjadą. To, że ktoś dorobił, to jeszcze niewiele znaczy. Ale jak to? No, to nie chodzi o to, że się dorobił. Chodzi o to, że jak ktoś pracuje na swoim, czy się dorobi, czy się nie dorobi, pracuje na swoim, bo wierzy w sukces. Może go nie osiągnąć. Koniec. Ale wierzy. A ten nie wierzył. Co on robi? Z czego on żył? Z czego Clinton żył? Kiedy Clintonowa pracowała? Ile ona pracowała w tej kancelarii adwokackiej? 3 miesiące? Rok? Odpowiedzieć to, co tam uważam, że Romney w ogóle, już pomijając te wszystkie dobieństwa, różnice, nieważne, nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że Romney miał najmniejszych szans. O, coś tam wchodzi. Nie miał najmniejszych szans w tych wyborach, ponieważ teraz jest wielka nagonka na kapitalizm, na bogactwo. W ogóle na całym świecie jest teraz taka nagonka. Te wszystkie ruchy oburzonych, te Occupy Wall Street, to wszystko. Zawsze było, nie tylko teraz. Ale teraz jest wzmożona nagonka i to na całym świecie. Nie, mi się wydaje, że miał 50 lat temu było większe. Nie, chodzi o to, że tak było wszystko przygotowane, że i tak by nie przeszedł, bo nie, no, mocno... Niewiele przegrał, gdyby wygrał Florydę i Virginię, co było wszystko, co było w jego zasięgu, to przegrał. Ja myślę, że troszeczkę się przejechał na tym, że nie wziął tych etników, nie wziął pod uwagę. Latynosów jest w tej chwili w Ameryce jest więcej niż Murzynów, tak mi się wydaje, ale tak coś... A nie sądzę, że... W ogóle z nim, że tak powiem, dialogu nie nawiązał. Tam, gdyby Kondolizę może wziął, no nie wiem, może gdyby tam był taki Rubio, to był Latynos, miał być wiceprezydentem, może, ale poszedł, facet pokazał swoje pryncypia, pokazał swoje jaja. Ten Paul Ryan to jest, proszę państwa, libertarianin. To jest anarchokapitalista, na pewno więcej. To jest bardzo przyzwoity, mądry facet. No i to się nie spodobało, co się nie spodobało? Aborcja się nie spodobała. Ale Romney tak, Romney za aborcją. Nie, Romney tu o aborcji nie mówił. Tylko ale on jest Paul Ryan mówił przeciwko aborcji. Ale Romney jest flip-flopper, przejrzyj sobie jego wcześniejsze wypowiedzi. On ale jak ktoś co róż zmienia zdanie. Ale to nie chodzi o... Oczywiście to nie jest... I jest przeciwko broni. I jest za aborcją. Wystarczy przejrzeć. On non-stop zmienia zdanie. I w ogóle
Bo gdy wygrać wybory w Massachusetts, no to co on miał być za bronią? Przecież Massachusetts to jest tylko niż no to jest tak północna Korea, no tylko już tam się dorobili teraz i teraz sobie tylko redystrybuuj między sobą. Dobra, dziękuję bardzo. Kończymy temat amerykański. Chcę przejść do... Do naszej... Dziękuję, Maryśka. Cześć. Chcę przejść teraz, proszę Państwa, do... Do czego? Do listów. Do listów, tak. No, bo tutaj mam, jest w związku z tą naszą, w związku z naszymi... audycjami? Nie. No, z tym gospodarstwem, że no, nie ma tam jakichś wielkich komentarzy, ale prawdopodobnie w tym tygodniu, ponieważ po pierwsze źle było słychać, a po drugie, zdaje się, chyba tylko 2 czy 3 dni była audycja wywieszona, więc to nie jest taki problem. Nie powiedziałeś słowa Korwin. Proszę? Nie powiedziałeś słowa Korwin. A nie, to 2 tygodnie temu też nie mówiłem. W każdym razie chodzi o to, że ja się wycofałem z tego pomysłu. No wycofałem się, słuchajcie. Tam mi jakiś facet, a jest taki Mariusz, on mi zarzuca, że ja oczywiście, że to nieprzemyślane było i tak. A ja przecież nie jestem pracownikiem Mariuszu twoim, ani niczyim. Ja jestem po prostu kolegą, starszym kolegą, który ma trochę doświadczenia, ma nosa, możecie to wszystko sprawdzić, bez ryzykowania. Sprawdzicie to, co ja, to do czego ja zmierzałem i za 2 czy 3 lata zobaczycie. Zresztą ja prowadzę bloga, dat nie zmieniam, nie da się zmienić. Wszystko jest w 2005, 2006, co pisałem. I ciekawy jestem, gdzie tam ktoś znajdzie jakąś zasadniczy błąd w moim rozumowaniu. Nie będę się tutaj chwalił, ale akurat mam nosa, jeśli chodzi o wyczucie tego, co się wydarzy w gospodarce. Czasami się pomylę, ale generalnie trendy dobrze wyczuwam. No i na przykład w tej chwili jestem dość negatywnie nastawiony po tych wyborach i stąd tutaj wylewam żal. W każdym razie ja nie mam obowiązku, żeby służyć, tym bardziej jeszcze takim facetom, który ma pretensje, zamiast żeby nie wiem, zapytać, co by można było tutaj, co by mógł od siebie do tego dołożyć, to on mnie po pysku. Od czci i wiary, tak, prawda, że ja nie przemyślałem. To nie było, to ani nie było przemyśleń, to był pomysł. A teraz od pomysłu do realizacji to jest duża droga. No i teraz jak ktoś chce, to niech posłucha listu. Z mężem też rozważymy udział we wspólnej inwestycji. Myślę, że najrozsądniej będzie po prostu zrobić 2 rozłączne inwestycje. Jedną biorącą dotację i drugą nie biorącą. My osobiście przyłączamy się do tych, które biorą. Płacimy, no a dzisiaj, że jechałeś pociągiem dotowanym, no. Zrobiłeś po prostu wykroczenie bardzo podłe, no. Bo nie musiałeś na samochód, a jedziesz pociągiem dotowanym. A 2 wykroczenia. Ja jestem ja jestem taki... A to nieważne wykroczenie, to wykroczenie. My osobiście przyłączamy się do tej, która bierze. Płacimy tak gigantyczne podatki, że uważamy, że jakiś zwrot się nam należy. Nikt nie ma nic za darmo, nikt nam nic za darmo nie daje. Na wszystko pracujemy własnymi rękami. To państwo nas okrada i wcale nie uważamy, że jakiś zwrot pewnej części odebranych nam pod przymusem pieniędzy jest niemoralny. Czy jak się ukradnie złodziejowi to, co nam ukradł, to co, to jest przestępstwo? Różnie to. Nie, ale, no, ale to nie jest kradzież złodziejowi, to jest kupienie usługi od złodzieja. On kupuje usługi. Jakie usługi kupuje? Na czym polega kradzież? Ale ja żadnej usługi nie kupuję. Ale Janku, na czym polega kradzież? Kradzież polega na tym, że odbierasz to, co tobie zabrano. Nie. Poczekaj. Kradzież polega na tym, że ja zabieram tobie i tobie się to nie podoba. Kupowanie usługi to jest zupełnie dla mnie, nie wiem do czego to się odnosi, bo czy kupowanie usługi to jest przestępstwo? Dlaczego kupowanie usługi jest przestępstwem? Nie, Janku, inaczej. Nie, ale czekaj, skończymy. Branie dotacji nie jest kradzieżą. Proszę? Branie dotacji nie jest kradzieżą. Ja nie mówię o żadnej dotacji, ja to mówię, to są dopłaty obszarowe. Za to, że człowiek kupił ziemię, wykupił ją w sytuacji, kiedy nikt inny chciał kupować, to ma prawo do opłat. Tak wygląda wspólna polityka rolna. Tak w 1957 roku, jak tam powstawała wspólnota węgla i stali. Osobiście znam przypadek pana, który wziął z niej 30 lat. Ja rozumiem, że dotacji można mieć pretensje wtedy, kiedy ktoś całą swoją, przedsiębiorczość czy inicjatywę gospodarczą opiera na dotacji. Bez tej dotacji by nic z tego nie powstało. A tu nie jest tak. To nie jest tak. Tu nie jest tak, że gdybyśmy dotacji nie wzięli, to byśmy poumierali z głodu. Nie.
bo i tak ta ziemia pójdzie w górę. Osobiście pan, który wziął 3000 na sklep internetowy, jedyne co zrobił, to zarejestrował działalność. Strona internetowa sklepu nigdy nie zadziałała. Za te kasy kupił sobie używany samochód i przez pół roku żył z rodziną. O, to jest właśnie różnica między dotacją a tym, co byśmy robili. Tak duża inwestycja... Ale tego nie wiesz. Ja to nie wiem, ode mnie to zależało. Ode mnie to... Ale nie wiesz, czy ci się uda, czy nie. Co to znaczy, nie wiem, czy mi się uda? No zainwestujesz pieniądze w ziemię, nie wiesz, czy ci się uda. Na tym polega przedsiębiorczość. No, słuchaj, na tym polega przedsiębiorczość, że sobie wziął, uważał, że samochód mu najlepiej będzie funkcjonował w tej firmie i tyle. Ja mówię o tym, który... Ja bym nigdy tak nie zrobił. Jeżeli ja bym się starał o dotację na podtrzymanie biznesu, to bym ten biznes tą dotacją podtrzymał. Ale on też może, słuchaj, a skąd ty wiesz, co ten facet myślał, co sobie ten samochód kupił? Może myślał, że w ten sposób najlepiej podźwignie swój biznes. Nie, ponieważ on nawet tego biznesu nie otworzył, więc jak mógł... No jak nie otworzył? Otworzył, no zarejestrował działalność, coś tam robił. Nawet sama strona sklepu nie zadziałała, a miał założyć sklep internetowy. No słuchaj, a od pomysłu do realizacji długa droga, może mu po prostu sądził, że 40 tysięcy starczy i nie starczyło, no nie wiesz tego. No, oczywiście, że może tak być, prawda, bo on liczył w ten sposób, że tym samochodem przejedzie konkurenta, który ma sklep internetowy i w ten sposób się pozbędzie konkurenta i będzie miał, i wtedy jego sklep otworzy, swój sklep otworzy. No to możesz tak mówić, ale bez przesady. No i w każdym razie może przydałoby się zorganizować jakiś zjazd potencjalnych inwestorów. No właśnie, jeżeli jesteście chętni, jeżeli uważacie, że ja mam rację, że ceny ziemi pójdą w górę, to zróbcie to. Jeżeli nie uważacie tak, to nie róbcie. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że moja wiara w to, że moja ocena rentowności takiego przedsięwzięcia jest teraz bearish, czyli niedźwiedzieje, czyli w moim mniemaniu rentowność tego typu inwestycji spadła, ale jest w dalszym ciągu wyższa niż inne konkurencyjne. Dlaczego spadła? Dlatego, że rzeczywiście odchodzi się od polityki nie tyle wspierania, co uświadamiania gospodarczego, że bioenergia, że te wszystkie odnawialne źródła są dobre dla gospodarki. One nigdy nie były dobre, ale wtedy się przynajmniej mówiło, że są dobre, albo że będą kiedyś, że nas uniezależniają od Bliskiego Wschodu i innych Arabów. W każdym razie, ale ziemia to nie tylko to. Można tutaj wiele różnych sposobów znaleźć. Na przykład kupować ziemię pod miastami, czekać aż miasto się, albo nie czekać, nie czekając aż miasto się rozszerzy czy rozprzestrzeni i wejdzie na ten teren, który myśmy kupili, podzielić na działki i te działki można sprzedawać. Na pewno przebicie w takim wypadku jest gdzieś 400-500% netto. Także można na przykład tak robić. Można też zrobić, można i agroturystykę, można parę różnych rzeczy wykorzystać. Ja bym szedł oczywiście po najmniejszej linii oporu, czyli starał się na tej organicznych funkcjach ziemi, gruntu, przy nich pozostać i po prostu zostawić ją, zostawić wzrostowi i tej tendencji, że jednak przed inflacją trzeba się jakoś skrzeć. I można prawie każdego człowieka namówić prędzej do tego, żeby chronił swoje pieniądze przed inflacją, kupując kawałek ziemi, niż na przykład kupując sztabkę złota, nawet. Albo jeżeli nie sztabkę złota, to na przykład lokując pieniądze w akcjach czy w funduszach powierniczych. Więc ziemia jest namacalna, to jest tangible, prawda, widzimy ją, ona ma fizyczne cechy fizyczności i w związku z tym chętnie ludzie nieruchomości inwestują. Nawet w Stanach Zjednoczonych po tej tragedii, która się wydarzyła w 2008 roku, wcześniej właściwie, się wydarzyła już dawno. Ludzie nadal, wracają do nieruchomości i jest dużo tekstów w gazetach
czy w kolumnach finansowych, w których napisano, że w których się pisze, że nieruchomości to jednak w dalszym ciągu najlepsza lokata. No oczywiście najlepsza, ona może nie jest jedna z lepszych, ale pod warunkiem, że nie będą psuli pieniądza. No jak się psuje pieniądz, to nie wiadomo, czy ta nieruchomość rośnie w cenie, czy nie rośnie w cenie. No więc tutaj to jest taki wniosek. Natomiast, poczekaj, bo ja tu się zgubiłem. Aha, tu jest, dobra. Nie wiem teraz, gdzie ten list widał mi. Albo poczta przyszła i mnie przerzuciła. Aha, jest. I teraz tak. Katarzyna. Może przydałoby się zorganizować jakiś zjazd potencjalnych inwestorów. Może, albo może należałoby się zastanowić nad jakimś innym pomysłem. Jak już jesteśmy pod taką parą, że chcemy robić interesy, no to ja wam powiem, że ja to cały czas się rozglądam za jakimiś interesami, chociażby na zasadzie ze zwykłej ciekawości. No i co ostatnio wypatrzyłeś? Ostatnio wypatrzyłem i no, nie mogę na razie zdradzić, ponieważ wypatrzyłem, a właściwie podpatrzyłem pomysł. To może to poczekaj, pomysł, Janku, z pomysłem, bo Jacek jest na antenie. Cześć, Jacek się kłania z tej strony. Zdanie, kłaniam się. Słuchajcie, ja muszę wrzucić dwa słowa o tych dotacjach, bo nie miałem okazji dzwonić przez ostatnie dwa. No to dajesz. Słuchajcie, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Ja nie chcę go bronić, nie chcę takiego, co chcę bardzo bronić, ale mamy taki system, jak mamy. Podatki i tak musimy płacić. I taka postawa na zasadzie nie bierzemy dotacji, bo nie, to jest prometeizm. To jest bardzo ładnie to wygląda, ale to po prostu powoduje, że ludzie, którzy być może zgromadziliby kasę na coś większego i zrobiliby jakąś akcję, w jakiś sposób by zapromowali wolny rynek, nie mają tych pieniędzy. A najważniejsze to jest to, że branie dotacji nie jest zupełnie zgodne z prawem. Skoro jest zgodne z prawem. No dobrze, wyobraź sobie starożytny Rzym i zabicie chrześcijanina to było zgodne z prawem, powiedzmy. I co? Jeżeli coś jest zgodne z prawem, no to ty to musisz robić? Nie, ty nie musisz tego robić. No ale właśnie, skoro to nie robisz. Jeżeli popełniasz grzech, to nie zależy od prawa, co jest grzechem, a co nie jest. Zgadzam się, Kamilu. No to ale o co chodzi? Problem polega na tym, że oni na nas i tak wymuszą to, że my musimy im oddać podatki, wiesz? Nie szkodzi. No ale to dlaczego nie szkodzi? Ale posłuchaj, możesz zrobić, robiąc mniejsze zło, to że to jakoś, w jakiś sposób bardziej zmniejszy. Nie, to nie jest mniejsze zło. Zgromadzisz kasę, tak, i będziesz jakoś teraz, możesz na przykład wypromować coś. Ale to nie jest mniejsze zło. Ale oczywiście, że jest. Nie oczywiście, jest. Że tak. Posłuchaj, był taki świetny film o rewolucji amerykańskiej. Dlaczego między innymi Anglicy przegrali wojnę? Bo Anglicy walczyli w szyku, chcieli być, wiesz, dżentelmenami i tak dalej, a Amerykanie się kryli po krzakach i przeciwko takiej, wiesz, ich strategii, oni chcieli zastosować swoje takie dżentelmeńskie, bohaterskie zasady. No to jest właśnie prometeizm. To jest to, z czym my się, cała porażka Polski w II wojnie światowej, to jest między innymi ten problem. Trzeba grać tak, jak przygotowała, ponieważ i tak oni nam zabierą podatki. No to nieprawda, momencie, dlaczego i tak ci zabierą podatki? To są tacy ludzie, co płacą podatki. Ty też płacisz, Kamil. No, jeżeli kupujesz paliwo, to płacisz ponad 80% podatku. No płacę, ale potem nie wykonuję próśb państwa. Wiesz, ja też ci mogę zesłać. Ja ci zabiorę pół pensji i ci oddam połowę pod warunkiem, że kupisz 2 hektary ziemi. Co ty na to? Nie, no to jest fakt. Ale przecież tak nie jest. No jak nie jest? No jak kupisz 10 hektarów, to ci damy dopłatę. Jak nie kupisz tych hektarów, to ci nie damy. No hello! Gdyby była jakaś teren zostawić, to gdyby, tak, to oczywiście rozumiem, że jest jakiś na wolny wybór. Będzie się przeciwi temu i już działamy naprzeciwko osoby. Naprawdę wierzysz? To znaczy, to ktoś inny weźmie. Ja nie wierzę, ja wiem, że tak jest, ale co cię to obchodzi? Jeżeli człowiek do zabicia, to ty nie musisz być tym miarem, niech źle będzie. Ty nie możesz sprowadzać całej moralności do dopłat, bo według ciebie w tej chwili najważniejszą cechą człowieka poczciwego jest to, żeby nie brać dopłat. A to, że jest jakimś sukinsynem w innej dziedzinie, że się nie liczy nie ma szacunku do innych ludzi, że zaniedbuje rodzinę, że bije żonę i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chcesz... Ale rzeczywiście, że ma. Dlaczego ma nie mieć? Bo ty wprowadziłeś w tej chwili wszystko do... Nie, to teraz wprowadzasz. Ja tylko mówię, że to jest złe, no. To jest złe, oczywiście, ale są gorsze zła. No dobrze, ale dlaczego masz się zachowywać w każdej sprawie? Masz nie robić dużego zła, masz nie robić małego zła, koniec. W każdej sprawie człowiek wybiera między mniejszą korzyścią, a większą. I wybiera większą korzyść, koniec. Tylko
wybiera również. No właśnie, korzyść. Wybiera większą korzyść, tylko co dla niego jest korzyścią, bo na przykład no, dla mnie korzyścią taką jest dobre sumienie wybiera, na przykład. Janku, wybiera. Przerywasz. Ale dobrze, to może być sumienie, to mogą być jakieś inne czynniki, o których nie wiesz. Może na przykład mieć, nie wiem, potrzebować pieniędzy. A to może, każdy potrzebuje pieniędzy. Uważać, że w ten sposób będzie mógł zrealizować, na przykład, nie wiem, wyremontuje swój rodzinny jakiś tam... Ale co mnie to obchodzi, no? Korzysta z pieniędzy ukradzionych, no nie można tak, nie można tak robić i tyle. Ale korzysta z pieniędzy ukradzionych i jem, więc w związku z tym on odzyskał swoje pieniądze. Nie odzyskał swoich pieniędzy. Ja ci ukradnę pół pensji i ci oddam pod warunkiem, że nie wiem, umyjesz mi buty na przykład. Ale tu nie ma żadnego warunku. To nie jest kradzenie, to nie jest odbieranie. Tu jest umowa taka, że ja kupuję ziemię po to, żeby... Nie, ja ci zabrałem pieniądze i ci oferuję, że jak kupisz ziemię, to ja ci te pieniądze oddam. Taka jest umowa. Nie, nikt mi nie oddaje tych pieniędzy, ja muszę o nie wystąpić. No ja właśnie, no to zgłoś się do mnie, jak kupisz 2 hektary ziemi, to ci oddam, no to jest semantyka, Janek. Posłuchaj, ja chciałbym kontynuować, nie chce mi się już na ten temat rozmawiać, powiem szczerze, a teraz chciałbym przeczytać... Uznaję twoją przegraną. Na wstępie chcę ci napisać, byś się nie poddawał. To taki już kraj nieufny, zbudowany na oszustwach, wałkach i przekrętach. Nie powiem, że się wziął oszustwa. Ja oszustwa nie wiem, pomimo iż chyba wiem, bo włożyłem oszczędności życia w pewien biznes i zostałem oszukany. Nie być pięknie, młody pieniądze. Po wpłaceniu pieniędzy stwarzano tylko pozory kontynuacji biznesu. Wiem, że to z mojego błędu się stało, bo zaufałem na słowo, ale taka jest definicja biznesu. Zaufanie. Jeśli chodzi o to, by ludzie sami się zebrali w grupę i zadziałali, niestety nie mam na tyle wiary w ludzi. Przechodzę już do meritum. Jaka minimalna kwota wchodzi w grę? I tak dalej. I jeszcze mam tutaj jeden list, który mi się dość podobał. Odnośnie wspólnej inicjatywy kontestatorów. Po co było tyle audycji na ten temat poświęcać, żeby ostatecznie się wycofać? Może jednak nie oglądać się na podejrzliwych i plujących, tylko zaprzeć się i z gronem chętnych, otwartych i bardziej ufnych. Zaufanie jest przecież kamieniem węgielnym biznesu. Bardzo się cieszę, że to się tak utrwaliło. Jednak coś zrobić. Na pochybę. A może nawet, żeby tym wszystkim negatywnym nastawionym udowodnić, że się da i pan jako osoba jest człowiekiem uczciwym oraz nie dającym się złamać jakichś prostatych pobudzeń. Oczywiście to tylko pana decyzja. Ja ją szanuję, ale obawiam się, że bez pana cały pomysł runie. No i to jest właśnie dla mnie najsmutniejsze, że ten zapał, jaki był, to na tej zasadzie, że ja wymyśliłem jakiś biznes i potem będę bity pałą, jakby na przykład coś nie wyszło, albo jakby mi się na przykład nie chciało. No przecież mnie się może nie chcieć prowadzić takiego biznesu, albo na przykład zażądałbym wysokiej pensji, tak, prezesi banków polskich i biznes by splajtował z powodu pensji, tak jak niektóre banki mają trudności z powodu wysokich pensji prezesów. Ludzie się nie znają, a w takich okolicznościach bardzo trudno jest zbudować zaufanie. Tu nie potrzeba żadnego zaufania. Właśnie profesjonalizm, albo inaczej, cała atrakcyjność tej sytuacji polega na tym, że jeżeli to się odbywa profesjonalnie, to znaczy, no niestety, przez notariusza, bo notariusz, to tak samo jest z notariuszem, jest jak z tymi dopłatami, że musisz korzystać z notariusza, bo inaczej twój akt jest nieważny. Ale my na przykład zawieramy między sobą umowę i my sobie wierzymy. To co? Nasza wiara, nasze zaufanie się nie liczy? Takie wartości? Musimy rejestrować? No musimy niestety rejestrować, bo tak ustalono i w dalszym ciągu jeszcze żeśmy tego porządku nie zmienili. Pan jako osoba znana i poważna mógłby być takim spawem łączącym nas wszystkich. Wielu ludzi chętnie by panu zaufało. Niech pan jeszcze przemyśli tę sprawę i się tak łatwo nie zniechęca. Wizja budujących wspólną biznesową strukturę kontestatorów jest świetną reklamą przedsiębiorczości, myśli wolnorynkowej oraz siły zrzeszania się działania i myśli idei. Ja nie wiem, czy to jest reklama przedsiębiorczości. Mnie się wydaje, że to jest reklama bierności. Bo przedsiębiorczość, ja pamiętam, że jak kiedyś otworzyłem taki mały biznesik, pośrednictwo kredytowe, i to otworzyłem dlatego, że byłem na konferencji, na której występowało 3 czy 4 facetów mówiących o to,
o tym i zachęcali do tego, żeby inwestować w ich przedsięwzięcie. Tak, ja wam za tydzień, nie wiem, czy mi się uda, bo będę w Ameryce i tam mam, jest różnica czasu. Nie wiem, jak z tą audycją zrobimy. Chyba, żebyśmy, Kamilu, nagrali audycję o innej porze. Nie ma problemu. Potem puścili bez tego. No to wam sprzedam pewien pomysł właśnie takiego sfinansowania przedsięwzięcia, no bankowego, no można powiedzieć bankowego, żebyśmy się stali właścicielem czy akcjonariuszami banku. Więc ja, nie czekając na żadne ich zachęty, żeby stać się akcjonariuszem tego przedsięwzięcia, oni Unię Kredytową budowali, ci faceci, to poleciałem od razu, spotkałem się z kolegami i zaczęliśmy my robić Unię Kredytową. Skopiować to, co oni, jak oni mogą, to dlaczego ja nie mogę, dlaczego my nie możemy robić. I to samo jest z wami. Ja uważam, że przedsiębiorczość to byłaby wtedy, kiedy wy byście sami skoczyli i powiedzieli, patrz, Fior tu zachęca do kupowania ziemi, to ja kupię ziemię. Ja też czasem się posługuję, co ktoś powie. Mam zaufanie na przykład do Skołcena, mam zaufanie do Fabiana, mam zaufanie do nie pamiętam tej chwili nazwiska, do faceta z Vanguarda. Jest w Vanguardzie taki, jest total coś tam, Total Value Index i ten facet mądrze komentuje. I jak oni coś powiedzą, to ja za tym idę. Miałem zaufanie, wysłuchałem kiedyś na CNBC prezesa firmy, który opowiadał o tym, co się będzie działo. Poczekałem 3-4 miesiące, to się zadziało i kupiłem udziały w tej firmie. Co prawda, gdybym je kupił wtedy, kiedy on mówił, to bym jeszcze miał, powiedzmy, 20% więcej, ale i tak jakby no, podążałem za cudzym wskazaniem, więc to nie musi być, tutaj jakiś idol, jakiś autorytet, żeby zrobić interes. Idźcie pod miasto, wejdźcie na licytacje komornicze, macie brata, macie siostrę, kuzyna, wujka, przyjaciela, zbierzcie się o 2-3 tysiące, nie będziemy kupować 500 hektarów, tylko kupicie sobie 7 hektarów czy 10. I to samo, Janku. Efekt jest taki sam, proporcjonalny. Janku, poczekaj, bo mamy jeszcze Jacka na antenie, może Jacku chcesz coś dodać, bo inni dzwonią. Przepraszam, możesz mnie rzucać jeszcze jedno zdanie tylko na końcu, że no. Trzy audycje, że tak powiem, przepaliliście na ten temat i dobrze, bo to było ciekawe, aczkolwiek tak jak policzyłem to na kartce, to moim zdaniem to jest inwestycja dla kogoś, kto może inwestować 100 tysięcy i więcej w górę. A wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi, którzy nas słucha, to są ludzie, którzy mają mniejsze kwoty i chcą z czymś wystartować, co nie będzie takim biernym dochodem, jak to Janek mówi, ale czymś bardziej aktywnym. To tak to może być. Znaczy aktywny, ale kto ma być aktywny? To znaczy. Oni mają być aktywni, czy Janek ma być aktywny? Nie. Mówię o nas, generalnie słuchacza. Czyli my, powiedzmy, ja zaczynam produkować coś tam, prawda? Hajstry i potem je sprzedawać, zaczynając na przykład. Mając a to sobie każdy może sam zrobić, po co tu się zrzeszać? No ja tego mówię, nie chodzi o to, żeby się zrzeszać, tylko że mi się takie moje było zdanie, że audycja jest po to, żeby jakieś dawać takie generalne rady i tak dalej. Natomiast cała koncepcja gospodarstwa była po to, żeby jakoś, no właśnie ludzi zrzeszyć, to chyba nie jest. Okay. Dzięki Jacku, rozłączam się. Trzymaj się, hej. A Janku, przez te całe audycje o gospodarstwie stałeś się najbardziej popularną audycją w kontestacji, nie wiem, czy wiesz. No wiesz, ale to... Taki medal złoty dostałeś, najwięcej cię słuchałem. Dostaję jakieś krawaty, tam są poprzywieszane na moim zdjęciu. To jest okropne, nie mogę na to zdjęcie patrzeć. Dlatego jakoś nie zwracam uwagi na te krawaty. Słuchaj, no to cieszę się, że to wiesz, że to ludzi rajcuje. Poczekaj, Janku, mamy Tomkiewicza na... Tomkiewicza mamy, zadzwonił do nas. Mów, bo dużo ludzi dzwoni. Witam panowie, witam cię Janku, Kamilu i słuchaczy. Ja bardzo krótko powiem i będę się rozłączał. Chodzi mi o to, że chciałem wrócić jeszcze do tego tematu tych dotacji nieszczęsnych, bo wszyscy chcemy, żeby ten system padł na pysk. Wszyscy chcemy, to nie żeby są dotacje, to są dopłaty. Dobra, dopłaty, ale to się też opiera na tej samej zasadzie, że ktoś komuś zabrał i ktoś komuś daje pod jakimiś pewnymi warunkami dość ostrymi. Ale mi chodzi o to, że to jest redystrybucha i temu nie możesz zaprzeczyć, Janku. Zrobisz, co uważasz. Ja cię osobiście za to potępiać nie będę. Każdy orze jak może. Zresztą ty sobie już... No, zasłużyłeś na opinię wolnorynkowca i biznesmena, który się opiera na rzetelnej pracy, ale ja do czego innego zmierzam. Jeżeli chcemy, żeby to wszystko upadło na gębę i jeżeli zakładamy, że będziemy tutaj głosić przynajmniej wobec prawa wolnorynkowe i będziemy dążyć do tego, żeby po prostu przedsiębiorczość oparta na własnej inicjatywie i własnym
własnej ciężkiej pracy i zaradności w wolności względnej od państwa miała w ogóle miejsce w tym kraju, no to nie możemy, każdy taki ruch, każde wzięcie czegokolwiek od tego systemu powoduje, że on się utrzymuje. I ja jeszcze raz podkreślam, że Unia Europejska się nie zawali, więc jeżeli ktoś nam pisze później, że po tym jak się Europa zawali, pod wpływem tego jak będziemy brać dopłaty czy dotacje, to się ten cały system zawali, to jest oczywiście, no nie wiem, to są jakieś mrzonki. Ja uważam, że to się może jedynie przepoczwarzyć w coś o wiele gorszego niż to, co jest. I jeżeli będziemy brać, jeżeli ktokolwiek z nas weźmie jakąkolwiek dotację, za każdym razem będzie utrzymywał ten system i dobrowolnie się do tego dołącza. Czyli wzięcie dopłaty czy dotacji jest przyklaśnięciem temu systemowi, bo to jest dobrowolne. Nikt cię, Janku, do tego nie zmusza przecież, prawda? Bo to jest twoja decyzja indywidualna. No, wreszcie ktoś zadzwonił, no dobrze, i mnie popiera. Masz rację, ale słuchaj. Janku, ja cię przeproszę, mogę się rozłączyć i... No. No. To rozłącz się, aby słuchał. Nie jesteśmy Dziękuję. Nie jesteśmy w stanie się wyizolować. Jeżeli jedziesz pociągiem dotowanym, drogą dotowaną, jeżeli kupujesz jedzenie, to jest dotowane, bo są dopłaty dla rolników, są jeszcze dopłaty do produkcji rolnej, no to przecież można, to właściwie człowiek jakby się chciał być w zgodzie z tymi zasadami, o których mówisz, to by umarł z głodu. Janku, problem, ale lepiej być w zgodzie w 30% niż być w zgodzie tylko w 20%. Libertarian uderza w to, że się upierają przy bardzo nieżyciowych zasadach. Ja uważam, że to jest prawda i nieprawda, bo zasady trzeba... Bo po prostu trzeba mieć ideał i do tego ideału dążyć. Ale są sytuacje, w których droga do ideału jest daleka. No, to nie znaczy, że się przekreśla ideał. Słuchajcie, mamy 21.59, za minutę będzie 22 chyba. O, już jest nawet 22. Chciałbym, żebyśmy, bo mnie krew nagła zalała, wiecie, ostatnio na... na naszą, na, no właśnie na naszych współbraci, no, na tej samej zasadzie co z Obamą, na współbraci. Znaczy, najbardziej mnie zdenerwowało ostatnio to, że służba zdrowia, gmyz, ten, że wyrzucili chłopaka z gazety, no dajcie spokój, tak nie może być. Tak nie może być, że facet oczywiście napisał, wolno mu, można go teraz zaskarżyć do sądu, może go czytelnik zaskarżyć, że panikę sieje, że oczernił kogoś, że coś tam, ale nie, żeby go wyrzucać z pracy, pod naciskiem, wiadomo, że to jest nacisk, ten pan Hajdarowicz, który jest przyzwoitym człowiekiem, też dla świętego spokoju, bo mu od razu wejdą tam urzędy skarbowe i inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i jeszcze inne straże i zniszczą człowieka. Więc on się ugiął i tak przypuszczam. I dlatego wyrzucił tego i Tomka Wróblewskiego, i bo przecież Tomek Wróblewski podał się do dymisji, ale podał się do dymisji nie dlatego, że jest takim krnąbrnym, czy że jest takim idealistą, tylko dlatego, że tak nie miał wyjścia. Przez bardzo przyzwoity człowiek. Gmyz, no, ma taką lekką nie wiem jak to się nazywa, skręt ma w stronę tych wszystkich spisków. Może ma rację, może nie ma racji. Tu akurat nie było dowodu, wszystko jedno, ale za to się nie wyrzuca człowieka z pracy. Ja wiem, bo mnie też wyrzucali z pracy, potem mnie przywracali za cały czas za takie etatystyczne historie, że coś obraziłem jakiegoś polityka, albo że tam komuś nastąpiłem, chociaż muszę tu przyznać panu Markowi Królowi, że za to, za artykuł krytykujący Cimoszewicza i ten artykuł spowodował, że Cimoszewicz się wycofał z wyborów, nie wyrzucił mnie z gazety, mimo że rzeczywiście tam podpowiadali mu, żeby coś takiego zrobił. Więc, ale to no, takich rzeczy się nie robi, to nie może być tak. Można kogoś po prostu zwolnić z pracy za to, że jest niefachowy, że okłamuje, że zmyśla, bo są takie przypadki. No ale no, z drugiej strony sprawa... Janku, no wiesz, no on tylko napisał, a nie on to publikował, nie? No to,
to jest oczywiście, to tym bardziej go nie powinni, bo on mu, wiesz, ja tak samo przyniosłem artykuł na Cimoszewicza, pokazałem swojemu szefowi, świętej pamięci, nieżyjącemu już, i mówię mu: Mirek, zobacz, co z tym zrobić. Jak zanim usłyszałem odpowiedź, to już był artykuł, był już w gazecie wydrukowany. Więc to oni podjęli decyzję. No, ale mogli w tej sytuacji, jakby my zawyrzucili, to mnie też mogli wyrzucić. No nie wyrzucili mnie. Więc wiesz, jednak się przyzwoicie zachowali. Tutaj naciski były takie. No zresztą co innego, tam dziennikarze prowadzili gazetę, a tutaj biznesmen prowadzi gazetę. Poza tym, słuchajcie, no te naciski, no nie ma jesteśmy w kraju totalitarnym. Tematem następnej naszej audycji będzie totalitaryzm, w jakim żyje. Dobrej nocy, pozdrawiam was, trzymajcie się i no i niedługo będziemy budować następny biznes. Zobaczymy, który nam wyjdzie. Ale tak, co, wymyśliłeś jest, już tak, co innego? Tak, to jest w biznesie, prawda? Ile różnych biznesów otwierałeś, Kamilu, które ci nie wyszły? No i całą masę. No, ja teraz czytałem książkę Leszka Czarneckiego i on mówi, że na 12 biznesów 7 mu nie wyszło. Na 12 różnych. To i tak ma dobrą statystykę, nie? No, bardzo dobrą statystykę, no więc to jest mówimy o takim naprawdę facecie, który osiągnął sukces, no bo sukces Czarneckiego jest niebywały. To, co on zrobił, to jest niebywała historia. Aczkolwiek książkę skopał. Ta książka jest zmarnowany temat. No ale widzisz, no nie miał, jakby miał takiego redaktora ducha, jak miał Witkowicz, to by z tej książki można się było czegoś dowiedzieć. No ale nie. Słuchajcie, więc jeszcze raz przepraszam, dobrej nocy, będziemy w kontakcie. Następną środę jestem w Ameryce. Może się z Kamilem umówimy tak, że porozmawiamy o tym albo totalitarnym. Na żywo możemy trochę wcześniej się połączyć, czy później. Ale później to ja bym się mógł. Ja wrócę do hotelu o godzinie, no powiedzmy, 6 wieczorem. To tu będzie pierwsza w nocy. To nie. No, dobrze, wiesz. Albo można byłoby zrobić na przykład, no to rano wychodzę o 8. Pół do 7. No to tu będzie pół do czwartej, nie. No to kicha. No to będzie audycja, może nie na żywo, tak? Zrobimy w inny dzień, może nagramy we wtorek o takiej godzinie, żeby pasowało. No nie, ja we wtorek akurat będę przylatywał z Anglii, bo prowadzę, będę prowadził sobota i niedziela zajęcia w Anglii. Znaczy zajęcia, dwa takie wykładziki na jakiejś takiej większej konferencji. Jak sobie zajrzycie do mnie na bloga kamilcebulski.pl, tam gdzieś linki umieszczałem, więc jak macie ochotę, to podjedźcie. No. Camerona będziesz pouczał? Wiesz co, nie wiem, ostatnio pouczałem Marcinkiewicza. No i co, no i widzisz, do czego doszło? Dobra, wszystkiego dobrego, cześć, dobranoc. Trzymaj się, pa. Albert, wychodzimy!